Dużo w Polsce mówi się o pamięci, o przodkach, o ojcach, bohaterach i ofiarach. Tak, mówi. To słowo w kontekście tego, co za chwilę zobaczycie, jest najwłaściwszym określeniem, bo lubimy mówić. To nie jest wysypisko śmieci czy inne podłe miejsce zapomniane przez Boga. Oto Reduta Ordona. Słynna Reduta numer 54. Jeden z elementów fortyfikacji z okresu powstania listopadowego. Pomnik naszych dziejów. Rozjemcza mogiła. I zbiorowy grób, który nadal skrywa w swej ziemi szczątki obrońców ojczyzny. Jak widzicie, na ich grobach nie porosły kwiaty. Każdy cywilizowany człowiek musi zadać sobie w takiej sytuacji pytanie. Co takiego stało się z nami, że do tego dopuściliśmy? Miejsce, w którym niecałe 200 lat temu obrońcy Warszawy dzielnie walczyli z nawałą moskiewskich wojsk, tak pięknie zresztą opisane przez Mickiewicza, dziś służy drobnym przestępcom do rozpruwania bagaży skradzionych na położonym nieopodal dworcu kolejowym. Jako noclegownia dla bezdomnych. Wysypisko śmieci. I ustronna przestrzeń do oddawania moczu przez kierowców współczesnych taksówek przyjeżdżających na modły do postawionego na terenie Reduty meczetu. Centrum Europy. Stolica dumnego kraju. Dużo mówimy o pamięci. Za dużo. Więcej już niedługo w specjalnym programie i reportażu, który powstaje przy współpracy z Towarzystwem Historycznym Reduta Ordona. A gdyby ktoś z Was chciał wiedzieć, duszę gdzie? Nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza Ordona. Ona będzie patron szańców, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte jak dzieło stworzenia. Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zginie wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją, jak Moskale Reduta Ordona, każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak On swą Redutę.